i krakowską Wisłą miało szczególny charakter. Naprzeciw siebie stawali ludzie, których przeszłość związała na dobre. Przyjaciele z boiska, mistrz i jego uczeń. Znamy się już prawie 40 lat. Zaczynałem karierę w Starcie jako trampkarz. Wojciech Łazarek był już wtedy znanym zawodnikiem ligowym. Później przeniósł się na Wybrzeże. Ja w 69 roku również. Byłem zawodnikiem przez wiele lat w Lechii, gdzie trener Łazarek był trenerem, jakim jest. Mecz miał przynieść potwierdzenie słów Wojciecha Łazarka, ale pierwszą groźną akcję przeprowadzili goście. Po rzucie wolnym zawrzało na polu karnym gospodarzy. Od 20 minuty na boisku istniała tylko Petrochemia. Świetną partię rozgrywał Paweł Miążkiewicz. Trener Łazarek miał powody do zdenerwowania. Obrona krakowian popełniała błędy. Źle grała druga linia. Wisła zagroziła bramce Sejuda dopiero w 40 minucie po rzucie wolnym Jacka Matyi. Odpowiedź Petrochemii była natychmiastowa. Po dośrodkowaniu Jóźwiaka piłka trafiła do Mirosława Milewskiego i było 1-0. Drugiego gola mógł chwilę później zdobyć Miążkiewicz. Druga połowa była jeszcze lepsza od pierwszej. Po trzech zmianach dokonanych przez trenera Łazarka ożywili się Wiślacy, ale bramki zdobywała Petrochemia. Najlepszy na boisku Paweł Miążkiewicz podwyższył na 2-0. Szczęśliwy był trener Bogusław Kaczmarek. Wiślacy zmarnowali ponowną szansę z rzutu wolnego. Trener Łazarek poddenerwowany przy linii bocznej. Na 10 minut przed końcem wynik meczu na 3-0 dla Petrochemii ustalił Marek Witkowski.